bierzemy pod uwagę rozstawienie później w konkursie. Chlawa 12, Maciek Koc padł na miejsce 13, Stękała w tym momencie jest na 15 miejscu, a skacze Stefan Hula. Tak, drugi najrówniej skaczący z polskich reprezentantów. Jaka reakcja Stefana Huli. Kamienna twarz, lekki grymas niezadowolenia. Chyba czuł, że mógł troszeczkę wyciągnąć bardziej ten skok, że mógł poszybować dalej niż na odległość 121,5 metra. Niemniej to wszystko w kiepskich warunkach, bo coraz mocniej dmucha w plecy, ale w dobrym stylu. 17,5 myślę powinien takie noty od arbitrów dostać, no od jednego, reszta po 17 i to jest w tej chwili trzecie miejsce Stefana.